Witam Was w kolejnym odcinku naszego vloga Liturgia od Zakrystii. Dzisiaj będziemy mówić na temat stuły, a więc tej części szat liturgicznych, która jest na szyi kapłana. Stułę zakładamy w bardzo prosty sposób. Najczęściej na szczycie stuły, czyli po środku, niej jest krzyżyk, który się całuje. Podczas zakładania wypowiadamy modlitwę. Zwróć mi, o Panie, stułę nieśmiertelności, którą straciłem przez grzech pierwszych rodziców moich, a chociaż niegodzien jestem zbliżyć się do tajemnic Twoich świętych, niechaj dostąpię jednak radości wiecznej. Stuła jest oznaką godności kapłańskiej. Zakładamy ją na trzy różne sposoby. Diakoni, przepasawszy się z lewej na prawą stronę stułą, w ten sposób. Natomiast kapłani przed Soborem Watykańskim II zakładali stułę, krzyżując ją. Natomiast biskupi zakładali stułę w ten oto sposób, jak to mamy dzisiaj. Stuła również symbolizuje jarzmo, jakie nosi kapłan na swoich ramionach. I to tyle w tym kolejnym odcinku naszego vloga Liturgia od Zakrystii. Zapraszam Was na kolejne odcinki i również zapraszam do tego, by lajkować i subskrybować. Szczęść Boże, trzymajcie się!